Cześć, siemanko, guten morgen, woron, witam Was w kolejnym szalonym odcinku. Tym razem chciałbym się przypomnieć, jak obiecałem Wam, kiedy jechałem do największej dziury w Europie, że odwiedzę jeszcze jedno miejsce. Parę minut po 17, 140 km do domu, a o 4 trzeba wstać do pracy, więc dzisiaj jest ciekawy dzień. Ze względu na brzuch już trochę nam tutaj szwankuje, ale dobra, dam Wam znać już na koniec, czy ile kilometrów wyszło i jaki czas, a o tym drugim miejscu zobaczycie w drugim filmie, jak uda mi się tam coś tam nagrać, też będzie robiło wrażenie. W pewnym momencie był to największy budynek na świecie, także może być też równie atrakcyjna jak ta dziura. Na razie ichło. Udało mi się je odwiedzić, ale było warto. W tym miejscu, które dzisiaj chcę Wam pokazać, miałem okazję być również prywatnie. Wróciłem, tak jak mówiłem, chyba wtedy o 3 w nocy do domu. O 6 trzeba było już jechać do pracy. Robi to ogromne wrażenie, jak widzi się na żywo. To, co widzi się gdzieś tam na zdjęciach, to po prostu nie oddaje tego ogromu, wielkości tego, no nie ma co ukrywać, przepięknego budynku, przepięknej budowli. Przybliżę Wam trochę informacji na temat tego przepięknego budynku, jakim jest katedra w Kolonii, czyli Dom in Köln, jakby to Niemiec nam powiedział. Tak, dom po niemiecku znaczy katedra. Także tak, budowali ją, wyobraźcie sobie, 600 lat. 600 lat budowali ją, z przerwami oczywiście. No, jakąś kawkę trzeba było w międzyczasie wypić. Budowali ją 600 lat. I wyobraźcie sobie, że budowa rozpoczęła nam się w 1248 roku. Tak jak wspomniałem, trwała z przerwami prawie 600 lat. Skończyła się gdzieś tam w okolicach 1870 roku. I w tym momencie, kiedy ją skończyli budować, była najwyższym budynkiem na świecie w tamtym momencie. Żeby zobrazować Wam wielkość, ogrom tej katedry, tego domu, wyobraźcie sobie, że ma 144 metry długości, 86 metrów szerokości. Wysokość tej katedry, chodzi głównie o te dwie wieże, to 157 metrów. Czy to wysoko? 157 metrów jest bardzo wysoko, ponieważ Zamojski, mój kochany rad, ma 52 metry wysokości. Teraz wyobraźcie sobie, żeby takie jeszcze dwa dodatkowe ratusze postawić i mamy dopiero katedrę w Kolonii. Była największa dziura w Europie, teraz mamy najwyższy budynek, nie w tym momencie, ale do 1886 roku. Także chciałem Wam się podzielić też trochę takimi w międzyczasie ciekawostkami, nie tylko, że woron kręci, jedzie i szmęci jakieś głupotki, tylko po prostu też trochę ciekawostek z, no w tym momencie, historii budownictwa, architektury naszego kochanego zielonego świata. Wycieczka wtedy miała ponad 200 chyba 50 km. Wrzucę Wam tutaj jakieś dane z tej wyprawy. Byłem bardzo zaskoczony. Nie jeździłem wcześniej tak po Kolonii i zagłębiu rury, że jest tak dużo ścieżek rowerowych. Co mi się tylko nie podoba, że te ścieżki rowerowe są bardziej szutrowe niż dla szosowców. No ale cóż, poradziłem sobie. Przejechałem. Mega zmęczony, odpoczywałem cały tydzień, ale było gicior. Także taki budyneczek, coś pięknego i co? Zapraszam do obejrzenia filmu z największej dziury w Europie.
jak się okazuje, już teraz mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, wszyscy mówią, że Bełchatów dziura jest największa, a ta dziura w Bełchatowie nie jest największa. A co? Tak. Także łapeczka w górę, łapeczka w dół, subskrybujemy i co? Do następnego. Trzymajcie się. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.